Sezon wakacyjny trwa. Zrób zdjęcie, nagraj wideo, pokaż jak spędzasz wakacje, pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij do nas swój materiał. Czekamy do 31 sierpnia. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak aparat fotograficzny, kamera wideo oraz kamera GoPro. Więcej informacji na naszym fanpage'u na Facebooku. Sponsorami nagród w konkursie są firma Górny Poczynek, oficjalny dealer samochodów osobowych i dostawczych Renault. Salony meblowe Segmar w Lubinie. Górnośląskie Towarzystwo Finansowe, oddział w Lubinie. Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek, zapraszam na sport. Za nami inauguracja klasy okręgowej seniorów. W pierwszej kolejce Konfeks Legnica na własnym boisku uległ Kacza Wiebieniowice 0-1. Konfeks Legnica w meczu pierwszej kolejki legnickiej okręgówki przegrał na własnym boisku z Kaczawą Wiebieniowice 0-1. Drużyna Adama Popeckiego nie ukrywa zadowolenia ze zwycięstwa na inauguracji rozgrywek. Na pewno bardzo ciężki mecz, zarówno w Konfeksie, jak i u nas w przerwie letniej dosyć duże zmiany zaszły, tak? Dlatego była wielką niewiadomą, co prezentuje Konfeks. Też my w sumie zagraliśmy 3 sparingi, też nie byliśmy pewni swojego. Podopieczni Andrzeja Kisiela pomimo perturbacji kadrowych w przerwie letniej nie byli słabsi od swoich przeciwników. Z boiska też mi się tak wydawało, że trochę lepiej byśmy wyglądali na boisku. Wracając do młodych zawodników, muszą zapłacić frycowa, nie? Jak to w każdej lidze. Wiadomo, że okręgówka wiąże się tam z dużą walką i z determinacją. Tego się muszą nauczyć na pewno, gdzie w juniorskiej grze tego nie ma. Dlatego wydaje mi się, że ten mecz był takim dobrym przetarciem. Akurat Kaczawa nam dała trochę do gry. Także mam nadzieję, że tam się podobało z trybun. Szkoda, że nie przyniosło punktów. W kilku sytuacjach no, bramkarz akurat się spisał idealnie, jak tak, akurat po moich szach. No, szkoda. No dobrze, wydaje mi się, że zagraliśmy dobre spotkanie, szkoda tego wyniku, no ale tak jak mówię, no, patrzymy z optymizmem w przyszłość. No. W drugiej kolejce klasy okręgowej Kaczawa Bieniowice zagrał u siebie z Prochowiczanką, zaś Konfeks Legnica rywalizować będzie na wyjeździe z Iskrą Księgienice. Unia Szklary Górne rozpoczęła zmagania w B-klasie. Podopieczni Andrzeja Wójcika wygrali w gminnych derbach z Huzarem Raszówka aż 8-0. Unia Szklary Górne udanie zainaugurowała rozgrywki grupy drugiej legnickiej B-klasy. Podopieczni Andrzeja Wójcika pokonali Huzara Raszówka aż 8-0 i po pierwszej kolejce zajmują pozycję lidera. Pierwsza połowa była pod nasze dyktando. Troszeczkę żeśmy się męczyli, czyli była kwestia, kiedy naruszymy przeciwnika. Tak to się stało bodajże w pierwszej połowie 3-0. Później spokojnie nam się grało. Druga połowa weszło troszkę nowych zawodników, którzy mieli troszkę więcej siły na podmęczonych z pierwszego zespołu. Doświadczeni zawodnicy przede wszystkim. Także i później już mówię, kwestia czasu, czwarta, piąta, szósta bramka i jakoś to tam poszło. Unia, podobnie jak w poprzednim sezonie, tak i teraz, powinna być faworytem do awansu, jednak nie można lekceważyć innych przeciwników. Myślę, że te pierwsze kolejki pokażą, tak? Zobaczymy. No, cieszę się, że myśmy ten sezon zaczęli bardzo dobrze. Na pewno Amator Wierzchowice, bardzo ciekawa, młoda drużyna. Ciekawa drużyna jest Sobin, dość trochę doświadczenia, rutyny, jest tam też młodość, wigor. Także ciekawy zespół. Jesteśmy ciekawi rezerw Stali Chocianów. Tak? Już mam teraz informację, chociaż że przegrali z Sobinem 4-5, także widzimy jaki mecz był zacięty, dużo bramek. Zamet Przemków zawsze groźny, zawsze szczególnie na jesień bardzo dobrze się prezentuje. Wiosny mają słabsze, przynajmniej tak było w dwóch ostatnich sezonach. Myślę, że te drużyny, szczególnie na nich trzeba zwrócić uwagę. W drugiej kolejce Unia Szklary Górne zagra z GLKS Gaworzyce. W innym spotkaniu grupy drugiej legnickiej B-klasy transportowiec Kłopotów Osiek zmierzył się z powracającym po rocznej przerwie GLKS-em Gaworzyce. Drużyna z gminy Lubin wygrała to spotkanie 3-1. Transportowiec Kłopotów Osiek sezon 2016-2017 rozpoczął od zwycięstwa. Drużyna z gminy Lubin pokonała na stadionie RCS-u powracający do rozgrywek GLKS Gaworzyce. Transportowiec liczy, że dzięki kadrze, którą posiada, będzie w stanie zająć miejsce w górnej części tabeli. No, szczerze mówiąc, to górna połowa tabeli.
gdzieś nad wyżej środkiem, gdzieś piąte, szóste miejsce jesteśmy spokojnie w stanie zrobić tą kadrą, co mamy. Całkiem odmienne cele mają natomiast w Gaworzycach. Po powrocie do ligowych zmagań chcą oni przede wszystkim ograć młodych zawodników. Tu my mamy młodą kadrę chłopaków i po prostu gramy. Panie prezesie. Zwycięstwo oczywiście. W drugiej kolejce Transportowiec Kłopotów Osiek zagra na wyjeździe z Amatorem Wierzchowice, a GLKS Gaworzyce na własnym boisku rywalizować będzie z Unią Szklary Górnej. I to już wszystko w wydarzeniach sportowych. Państwu dziękuję za uwagę i na kolejne zapraszam już jutro. Do zobaczenia.